Witam serdecznie, ja jestem Zelmen, Zenek, ze mną jest Degan. Gramy dzisiaj w Cywilizację 5 z dodatkiem Brave New World. Jest to oczywiście multi. Drużynowe gramy na boty, jest tura 202, limit jest ustawiony na 350, jest rok 1864. Tak wygląda demografia. No, prowadzimy wojny znowu ze wszystkimi, ja wypowiedziałem wojnę. No bo my robimy po prostu ten, szerzymy wszędzie ból, krew i po prostu tak. Za uczucia chaos. Musimy wojować, chaos totalny. Dokładnie. Zaraz, co mieliśmy zrobić? Jakiś ten deal miałeś mi podesłać? No już masz ten deal. Niestety trochę ten dla mnie jest korzystny, a dla ciebie mniej, bo ty dostajesz tylko jednego luksa, a od ciebie chcę dwa. No dobra, no to jak mam... On mi nic nie chce sprzedać już. Okej, czekaj, ja sobie tylko pobuduję coś tutaj, żebym... szpitale pobuduję, jakieś kurczę plany. A właśnie, przejąłem tego, brazylijskiego proroka, właśnie dlatego wypowiedziałem wojnę Brazylii. Tylko po to, żeby ten, przejąć od nich proroka. No ale Brazylia jakieś większego zagrożenia nie stanowi, więc tam można ten... No dzięki, bez problemu. Jest po prostu. Zaraz, gdzie ja mam ten? Jakieś ruiny do oblukania. O, tutaj są. Znaczy ślady przeszłości w sumie, nie ruiny. Zaraz, ja chciałem budować chyba ten, dokładnie, miasto. Pokulamy się tymi settlersami. Okej. Okay. Coś takiego i mam tu kolejnego zioma pod tytułem Archeolog. Chciałem posłać tego archeologa, chciałem. Gdzie tu są te? Teraz mi się nie chce szukać, bo że tych... Muszę odpalić znowu ikony surowców, gdzie są ślady przeszłości w WTF. One zawsze są takie pochowane po odpaleniu cywki powtórnie, na świeżo. To się, w ogóle do ciebie to chyba misjonarz idzie, mi się wydaje, austriacki. Będzie coś kombinował. Nie, możliwe. Ale on nic nie zrobi, no jednym... Wiecie, sobie tam coś zacznie ładować, ale to... Co oni szerzą? Islam jakiś. Islam jakiś. A, ślady przeszłości. Widzę jedyne ślady przeszłości u ciebie. Potrzebujesz je, czy mogę sobie wziąć? Gdzie one są? No jedne są... Jedne są, gdzie one są? Na pustyni, to bym musiał... Chyba na punkcie handlowym koło kantonu. Na południe od kantonu. A kolejne są koło Nankina, też na południe od Nankin, pod jedną... Na razie farmę. Weź ten z kantonu, bo z Nankinu to prędko to chyba ja już się tam dobiorę o nich niestety. Dobra, ja tylko szukam, bo ja chcę znaleźć u siebie, może gdzieś są jeszcze. Pamiętam, że gdzieś widziałem jeszcze ślady przyszłości. Jakbyś się przy odrobinie szczęścia mogłeś wziąć tam koło Huna, tego stolicy jego, tam Lamego, to ma jedne ślady. No właśnie, gdzie one są? Aha, są już, ale... No tak. Ale nie w granicy, jedne są obok, a drugie są w granicy. A tak, właśnie, to chyba tutaj chciałem iść. Dobra. No tam na razie nie weźmie tej górki chyba. No dobra, spoko. No to sobie podejdziemy tymi, kurczę, do Huna. A tu mam jeszcze jedne, dobra, spoko, właśnie tak szukam. Wiem, że gdzieś miałem na swoim terytorium jeszcze jedne i nie mogę ich znaleźć, dobra. To już teraz widzę, są gdzieś tutaj. W następnej turze lot będziemy mieć, więc będzie się działo. No, jeszcze trzeba te samoloty pobudować, ale będzie grubo. Będzie grubo. Dobra, co tu mam? Jakieś jednostki bez rozkazu. Mogę w sumie... A ty budujesz ten? Budujesz ten Neuschwanstein? My mamy już... No właśnie, ja bym chciał, bo czekaj, ja sobie inżyniera już tutaj skrobię, żeby był niedługo. No dobra. Czekaj, gdzie ja to mam? W Szanghaju, tak. To będę miał tam za 2-3 tury inżyniera, jakby to mógł wysłać do tego. Okej. Ja sobie wybuduję tak, mam tego proroka, to sobie postawię to święte miejsce, czy coś tam. Dobra, ciśniemy, tak. Mam święte miejsce w Kuso, mam trochę wiary. A mi oper brakuje. A ty masz ich nadmiar. No ja pobudowałem tych oper, znaczy ja w kulturę poszedłem ogólnie dość mocno. Dobra, sobie poczekam. Specjalistów, w fabryce mam specjalistę. Damy na tą wiarę, niech generują wiarę, a co? Ja na razie tutaj trochę tego wojska wysyłam, bo wiesz, tam wojnę mamy ze Szwecją. Mhm. I bo tam miałeś tego proroka, to ja sobie miasto podbiję, to jedno. No jasne. Czekaj. Tutaj ZZ. Tutaj moja konnica, nie chcesz pojeździć sobie po luka. Karawana, czy ja mogę karawana gdzieś przesłać? Mogadiszu. Teraz będziemy Irokeza obserwować, jego stolicę, co on tam czyni. Jest tam mój szpieg i zaraz tam będzie działo. To przewroty, no. Nie ma nic. No przewrotu raczej niego nie zrobię. Ja mówię na razie, ja go tam obserwuję. A, dobra. No, w ogóle on to ma 7 sojuszników z miast państw. No okej, spoko. On tam się po prostu. Dobra, nextura.
Jest. Mamy lot. Mamy. To robić normalnie wielka akcja lotnicza. To ja bym sobie wybudował tą prorę, skoro mamy tą autokrację. Znowu wojna, kolejne miasto państwo. Jak a chcesz, teraz to... Indiami, niesamowite po prostu. No i zwać, no i bym chciał tak. Tak, no jak chcesz, to sobie go buduj, to ja sobie zbuduję prorę w takim razie. No, bo tak... Prora chyba będzie dla ciebie lepsza, bo tu masz więcej ustrojów w ogóle. Lepszą kulturę. Dobra. To tak, tutaj pójdziemy... Części zamienne. A potem pójdziemy po te czołgi lądowe, okręty. Dobra, dobra. O, coś takiego... Dobra, tu muszę się rozejrzeć, co on tutaj ma. W tym mieście cudownym. Jeszcze są jakieś cudaki. Teraz postrzelamy. Co wybieramy w takim razie? Okręty... Silnik spalinowy, tak? Nie, no części zamienne najpierw, piechotę. Części zamienne, aha, dobra. A potem silnik. Ile mam ropy? To ja mam ropy 21 jednostek, obłożę. Mhm. Sporo. Dobra, muszę szybko to miasto zdobyć, żeby mi się ta malarka zaraz normalnie nie obraziła całkowicie, bo tam już spada ciągle to poparcie dla mnie. Aha. Przez 15 minus 15 wpływów. Bo ja muszę się tam przebijać niestety przez nich. Ślady przeszłości. Yo. Ciśniemy i kopiemy. Dobra, to jakieś państwo miasto nawet. To jest Sofia. Właśnie, czy Sofia jest czymś sojusznikiem? Nie. Okej, okay, tak bawić się w ten. A w sumie, Boże, przecież ja jestem Inkami, to ja mogę sobie budować tych torów tonę i to mnie nic nie kosztuje prawie. A przynajmniej o połowę mniej będzie mnie to kosztowało utrzymanie tego, więc to będzie grube. Pobudujemy sobie tory kolejowe. A teraz tak, może armię coś by pójść trzeba było. To są moje robotnice. Ci tutaj coś kopią, ci coś działają. Nie. Myślałem, że mam tonę robotników, a to nagle się okazuje, że nie mam żadnych. Ta hell. Tu jest jedna ekipa. No dobra, to tak tu i ciśniemy z tą budową torów kolejowych. No, wydawało mi się, że mam więcej tych robotników. Zaraz tutaj mam jedną ekipę, tu mam drugą, a no tak, oni nic nie robią. Dobra, to ciśniemy nimi i heja, budujemy tory. Wielka, kurczę, budowa kolei ruszy u Inków. Nie też coś tam się będzie budować z tych torów. A nie zawsze to buduję, bo mi się to nie wydaje, że było aż tak dobre. No chyba, że miasto ma wyjątkowo dużo produkcji i te 20% to rzeczywiście by zboostowało, bo tak normalnie jakby to strasznie drogie jest te tory, bo to kosztuje... Ja też to biorę dla szybszego poruszania jednostek, bo jednak one dwa razy szybciej tam chodzą wtedy. No jasne, jasne, wiadomo, nie? No tak, no pytanie, no. Duże państwo to raczej to potrzebuje, a mniejsze to... No mi się tak to przydałem, tak rozstrzelone te miasta, że może mi się przyda Degan. O, cytrusy przestajesz wysyłać, koniec dawania wina. No, to możesz dać cytrusy, no, ci dam wino. Poczekaj chwilę, zaraz tu się zapomnę. Dobra. Dobrze, na razie atakuję miasto państwo, Szwecja, te jednostki jego. Mhm. To mi to pomoże troszkę. Sobie zaraz tutaj strzelę, o. Teraz się narodziło znowu tonę ludzi. Inżynier, pisarz, więc... No to elegancko. Dobra, to gdzie to budowałeś? Boże, ja to produkuję szpital, ja miałem prorę budować. Dobra, to ja poproszę prorę w takim razie. I tak, gdzie moim settlersem się budować? Ja chciałem się... Dobra, budować. lecimy. Chyba tutaj. Trzy tury. Drogi. Tu jest ciekawe. Wow, ale tu jest tych... surowców. O, i 16 zadowolenia. Teraz można działać. Okej. Okay. Mam tu czas na wymianę. Ryby, perły. Dobra, już moment. Opera. Chyba operę muszę zbudować zaraz. Czasek tą operę mogę kupić. Opera 410, dobra. Jest opera. Dobra, proszę. Ale wielkie dzieło jakieś. Sytuacja wygląda, bo ten Irokes cały czas ma tą premię, te 20 tur, 100% turystyki, bo on tam ma 118 w tym momencie. Chyba tak z tych igrzysk, które są tam zbudował. Teraz tak, chcę to zadowolenie mam, to mógłbym sobie pójść chyba w ten, sekularyzm, o, z racjonalizmu.
plus 2 nauki od każdego specjalisty. Mam 452 nauki, a teraz mam 460. No, co się dzieje, się pytam. Szału nie ma. Jakieś normalnie te pomocy tutaj idą, jakiś majów. Ciskają się po derywaniu, chyba żeby mnie atakować tutaj, utrudnić atak na Sigtunę. No widzę, widzę. Dobra, to spróbuję zdobyć. Miasto, tylko może być problem, potem te statki będą mnie tutaj atakować, rąbać. Dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Arsenał, szpital? Nie będzie arsenał, będzie zadowolenie. Ja może sobie zbuduję tą statuę wolności. Ale nie zbudujesz statuły, autokracja ma być. Tak, racja, Boże, to wymaga swobód, no to super. No jest to, będę miał prorę. Prorę zła nie jest, jeszcze darmowy ustrój daje. No właśnie, właśnie, dwa zadowolenia, trzy kultury. Dwa zadowolenie za ustrój chyba każdy, nie, jeden za dwa ustroje, jedno zadowolenie, więc im więcej ustrojów, tym więcej zadowolenia daje. Ale ustroje z drzewka, z każdego drzewka, czy ustroje tylko z ideologii? No, z każdego drzewka. A, to zajebiste, Jezus Maria. Ja myślałem, że tylko z ideologii daje, z każdego, wiesz, nowego, nowej kratki, że tak powiem. No ja dlatego wolałem właśnie ten Neuschwanstein, bo ja wolę kultury więcej też mieć, a tobie to zadowolenie się przyda. To ja zadowolenie mam 30, więc to w sumie bez różnicy. O, to też dużo. Ja mam 20. No. Chyba, że ten, chyba, że nagle coś się wydarzy i ten, kurczę, blade... To wszystko siądzie. I Rokes nas jakoś pociśnie tą swoją kulturą, czy też turystyką. Musiałby chyba obalić ten, ideologię światową naszą. No właśnie, kto wie, może mamy 7 tur do nowego, do sesji, więc zobaczymy. Ale tam nie ma tej opcji, na razie jeszcze trochę mamy spokoju, więc... A, no to spoko. Teraz zobaczę. Ja tak sobie myślę, czy nie spróbować przekupić może jakiś Rosji albo Austrii, żeby zaatakowała Majów. Ciekawie to wyglądało. Jak masz hajs, to możesz spróbować. Mam 1200, jakieś luksy zawsze można się opchnąć. No możesz spróbować, mam 200 tylko golda. Może być, jak chcesz, czekaj. U mnie jednostki bez rozkazu są jakieś, dobra, no. Wykopiemy coś. Dobra, muszę mi górę. Tutaj... Przejdźmy... Ja teraz następny ustrój mój to będzie właśnie ten, już dyplomacja kanonierek. Tak? No to elegancko. Tak. 14 tur mi zostało do tego. No ja ideologii nie rozwijam specjalnie. Ja idę, bo ja potrzebuję stamtąd do tych premii właśnie. Poszedłem w racjonalizm troszkę. To ile masz tej nauki? 473. A ja mam 519. No Boże, no. Chiawata Chrystus Zbawiciela zrobił. No, widzę. Znaczy, że on ma piechotę, tą wiesz, lepszą. Od nas. Tą z II wojny światowej już? Tak. Ja. No to już ma na pewno, jeżeli to ma. Aha, no to tak, trzeba uważać. No to będzie wnerwić. A to do mnie się po prostu pcha cała banda jakichś arkebuzerów tych majańskich całych. Mhm. Przyłażą te arkebuzerzy, działa. Oni idą tam na dół, chyba wspomagać po prostu tą Sigtunę samą. No tak, no bo po prostu wiesz, korzystają z okazji, po prostu chcą potrolować. Dobra, to miasto zdobędę. Uważaj, teraz. Bo ten, no zdobywaj, bo uważaj, bo ci ten ostrzela tymi arkebuzerami tą artylerię trochę. No tak, no to raz tam się coś cofnę i będę... Czekaj, nie wiem. Masz tu jakoś ten? Kawalerię? Czekaj, ja tak myślę, żeby to miasto zdobyć, a kawalerię mam. To pociśnij tych arkebuzerów. Może ona remis będzie miała, bo oni mają jakieś premie tam. No to zawsze coś, przynajmniej mniejszy damage zadadzą twoim działom, twojej artylerii. Tak myślę, najpierw to miasto muszę zdobyć, czy mi się uda? Nie uda mi się to. Nie? No nie, bo próbowałem, bo chcę tą artylerią strzelić już w tamtą arkebuzę. Aha, no to dobra, to jeszcze masz przecież tych lansierów. Tak, to miasto chyba stracę, bo to są 4 jednostki wodne. Będą atakować zaraz. No zobaczymy, rzeczywiście. Jeszcze tu jakieś hakepelite idzie. No, jeszcze jakaś specjalna jednostka chyba. Tak, to jest lansier szwedzki. Dobra, to już nie wiem, do tego walić. Dobra, najpierw do statku walę. Jednostkę to sobie rozwalę za jakiś czas. Dobra, spokojnie, jasne. Teraz odmieniam samolot pierwszy. To grubo. A bombowiec czy coś innego? Bombowiec? Bombowiec, bo ja wolę bombowce, ja wolę atakować, nie bronić się. No, jasne. Dobra, mogę ermitraż zbudować w końcu. W sumie mógłbym bombowce też jakieś pobudować, nie obronić. No ja co najmniej 6 będę posiadał. No dobra, to ciśniemy, ja pójdę sobie też w bombowiec. A, teraz tak, produkcja San Paulo, co to było na San Paulo? Czekaj, może ja spokój zawrę po prostu z tym Szwajcem, poczekaj. O, można będzie po wojnie.
No i spoko, oni masz miasto. Co mi tu da? Węgiel wezmę od niego i tyle po prostu. No i grubo. Muzeum po prostu. Dobra, po wojnie. Raduje ostatki pływające bez sensu tam w tym mieście. Po prostu. Dobra, kultura się przyda. Zaraz, czy ja mogę sobie skupić? Kultura, no, wiara. A, misjonarza nie mogę jeszcze sobie zafundować, a szkoda. Nie. Ci tutaj kopią te... Dobra, będzie akcja kolej teraz, poproszę. Właśnie, u mnie też kolej zadziałali. Dobra, tutaj farma, tutaj kolej. No tutaj kolej też. Ci goście kolej, a tutaj jeszcze muszę zbudować kolej. Dobra, i będzie połączenie ze stolicą pierwszego miasta. Tutaj się tu podkula. O, i mi chodzi, dobra, sobie mogę miasto w końcu założyć. Tutaj i heja. No jest. Taka nazwa kosmiczna, Jezus Maria. Ulan Tatapayamo. Ale mam przynajmniej ten, swój panteon tutaj niesamowite. Indie jakieś wpływy zdobywają miasta w państwach, teraz już dwa miasta przejęli. Jako sojuszników i wojny z nimi mamy. Tą Sofię. Ciekawe. A czekaj, czy ja chcę kupić sobie robotnika tutaj? Niby mecenat też idą, dlatego. A, no może. Robotnicy, dobra. Kupię sobie jednego robotnika za gold. W ogóle to Irokes miasto założył koło ciebie znowu, tam koło Lizbony. Wiem, widziałem to już jakiś czas temu. Już ma tą, on ma premię, że czterech obywateli ma na początek mieści, widzę. A, to ciekawe. Tak. Ty, ktoś mi tu Lizbonę ostrzelał, what the fuck? Lotnictwo pewnie, on ma samolot tutaj, widzę. Ma trójpłat, gdzieś jeszcze pewnie trzy. No rzeczywiście, no. Ogólnie to chyba idzie na mnie jakaś ofensywa, bo widzę strzelców. W pobliżu ten Xian. Teraz tam. Teraz to może jest tego mniej, ale zaraz może się okazać, że tego będzie tam mnóstwo. Nie przebije się przez artylerię i przez te góry. Zaraz tego będzie więcej, czy lotnictwo zaraz będzie działać. Już tam bombowca wysyłam. A tak. Na jednostki i zasięg. Żeby móc strzelać dalej. Dobra. Mury. Mogę sobie zbudować. A ja sobie mury zbuduję tutaj. Teraz tak, wykopiemy artefakt. Proszę bardzo. Tutaj pokój. Dostrzeżono oddział wroga. Super. Co tu się stało? Ten na miejsca historyczne głosuje. Dobra. Teraz tak. Co ja to mogę pocisnąć? Samoloty? Myślę, że bombowce sobie pobuduję. Albo, skoro mnie tam gościu bombarduje, no to sobie trójpłata postawię. To jednak może zostawić tam, może tam coś się złapie. Przejdę do Lizbony i tyle, niech tam robi jakieś kontrole nieba, czy co on tam robi. Zobaczymy. Gdzie robił przechwytywanie? No właśnie, przechwytuj, czy coś takiego. Nie wiem, jak się nazywa ta opcja, żeby... Dobra, jest mój inżynier. Teraz postawimy... O Boże, 18 tur. Teraz muszę jakieś produkcje chyba wysłać do tego handlu całego, bo... Jak jest tak powolne, to po prostu to wszystko. Latarnie. O, zaraz, tutaj mam ropę, to sobie zbudujemy kuter. Będzie miodziu. Dobra, jeszcze będę miał dwa szlaki zaraz chyba. Handlowe? Nie, no takie dostępne, żeby wysyłać tam produkcję. Bo tam jeszcze żywność do stolicy biegnie, ale już nie muszę tam wysyłać do stolicy. Dobra. W stolicy będę produkcję teraz, może nie, naukę, idziemy trochę w naukę większą. A, tutaj coś nie pasi. Dobra, jest mój robotnik, to zapraszam na krówki i budujemy pastwisko. Yo, następna tura. Dobra, szkoda, że mam tak mało hajsu, to bym mógł sobie pokupować jakieś rzeczy w tym mieście, a tu niestety nie pokupuję. A czy ja dostałem jakieś bonusowe budynki w tym mieście? Średnio, żadnych nie dostałem. Dobra, tam zobaczę, co oni tam kombinują. Myślę, że jest zadowolenie, bo że ten lic tu się rozrasta nawet, tego kolorowego Austrii. A chyba ten, może tam jakiś wysyła te. A w ogóle... 13. O, w sumie Bukareszt można by przekupić i ten, i bym w Bukareszcie miał... Za coś ci powiem, jak skończymy nagrywać. Okay. Bo będzie brecha niezła na filmie, zobaczysz. Z czego? No bo jakbyśmy nagrywali ostatnio, to ten Bukareszt przejęła Austria. A teraz jest cały czas wolny.
Czy teraz i będzie to widoczne. Nie, no teraz jest sojusznikiem Austria, Bukareszt. Ale nie, zobacz, jest ten Bukareszt jako sojusznik, ale wcześniej, jeszcze jak nagrywaliśmy ostatni film, to został przejęty i wcielony do ich państwa, jako ich miasto. Aha. Cały czas tutaj jest jako inaczej, więc no to, będzie to ciekawie oglądać. To pikuś tam, to jest problem z save'em, no co zrobić, no. No mówię, te save'y takie są na multi. Widać, że ten, że AI trochę tak randomowo się zachowuje strasznie. Albo gotówki nie ma, bo jakby miała gotówkę, to by przejęła, bo to na gotówkę trzeba przejmować. Aha, no to kto wie, no może. W ogóle jak ten demografia wygląda? Chcę zobaczyć. Dobra, części zamienne mamy. Elegancko. Teraz ciekawe, czy dostanę ten. O, ciekawe, Austria nas lubi całkiem. No, no to teraz się masowo zabijają po prostu szpiedzy, nie przy wrodzy. Portugalski i szwedzki zginął w Pekinie. No dobrze. Dobra, to ja sobie pocisnę dalej swoją niesamowitą kolej. Jest to bonus w Sztiwanaku? Tory. Powinien być. Ofensywa idzie. Modyfikator z stron. Jest. Żartujesz, znowu coś zobacz. Się... Zobacz, no piechota idzie z majów od północy, coś jeszcze. To piechota z czasów Wielkiej Wojny, to się wybronisz. Nie wiem, to muszę rozstrzelać wszystko. Ja myślę, to nie ginie. Jeszcze samolocik. Jak wygląda demografia właśnie? Akceptacja pierwsza, piśmienni trzecie. No tutaj znowu nas o cztery technologie wyprzedza. Mi rokes tam pocisnął z majem, dlatego trzeba się nimi zająć jak najszybciej. Teraz będą ofensywę tutaj stawić na mnie. Pytanie, czy do ciebie też będą chcieli pójść. Przynajmniej rokes. Zobaczymy, no ja jakieś tam wojska mam, tylko że wszystko mam tutaj koło od tego, a tylni. Zobaczymy. W sumie tak nie widzę, że innego sposobu, żeby on mnie atakował. No chyba, że na Lizbonę jakoś ruszy. Z tego swojego jakiejś tej kurcze wioski z czterema obywatelami. Okej, produkcja, tak, tu mamy kuter. No, ile to jest kultury? 18, to może wieżę transmisyjną? Nie będzie wieża transmisyjna. Kuter. Co się stało? Kuter nie ma ruchu? No ma ruch, to czemu nie możesz tam zbudować? Co takiego? Chłodzenie, Jezu, my nie mam chłodzenia. Ej, to pójdziemy w chłodzenie, co? Czy coś innego? Ja chciałem nawet w te czołgi, silnik spalinowy. I tam możemy chłodzenie robić. No dobra, to ciśniemy. W takim razie czołgi. Bo mnie ropy nie brakuje, mam 26, więc... Ja też 26. Coś takiego... Tutaj sobie pokampię kawalerią. Nie wiem po co, ale niech sobie kampi. Zaraz, czy ja mam jedwab? Mam jedwab, dobra. Mam tutaj blisko jedwab, ale tak się zbudowałem, że go nie ogarnę. Dobra. 11, 120 produkcji, to jak stolicę wykokszoną. Produkcja 112, złoto 130, nauka 115, kultura 140. No, nie, nauka jest 180, złoto 133, produkcja 108 na razie. Aha. Żywności nawet mam trochę za dużo, będę teraz poprzerabiał farmy na handlowcy, żeby tak gotówki więcej zarabiać w tej stolicy. No jasne, jasne. Tu już mi żywność tak niepotrzebna. 38 obywateli, oh my god. Ja 24, Chryste. Okej, okay. Kreml ukończył, co za dziada. Kto? Pakal. O, teraz zamknę info. Dobra, zapraszam na górę pana tutaj. Do następnej tury i teraz tak mam trójpłata, którego sobie przerzucimy do tej Lizbony. Bo się wycofali. O, nie da rady. Lizbonie. No tak powiem, że to będzie taki atak, nie wiadomo jaki, nieskoordynowany. No tryb zmiany bazy, WTF. Strzelał tymi karabinami moimi, to może będzie czwarty awans i wtedy by mieli ten atak, ten na dwa pola. O, no to ładne. Ładnie. Żebym ja widział ten teren, czy tam jest miasto, to bym już sobie mógł tymi bombowcami strzelać powoli. No niby tak. Wysłać. No weź jakichś lancierów tam podejść. Mam tam kawalerię w pobliżu. No, to kawaleria jeszcze jakby miała ten.
awans do tego, do pola widzenia, o jedno więcej, to tak, tylko spoko. Na razie tego nie ma. Dobra, bombowiec, bombowiec. Przeciwko miastom, przeciwko jednostkom lądowym. To niech będzie awans przeciwko jednostkom lądowym. To i to. Prześlemy sobie go do Kani, Stake i tyle. Dobra. To wy tak, tutaj ciśniecie i budujecie sobie jakąś kolej. Dobra, muszę tych strzelców poprzezbrajać, bo... Bomber, ty, a ile bomber ma ataku? 30? Nie wiem, coś tam, czekaj, zaraz zobaczę, bo nie wiem. Zakupię sobie, kurczę, misjonarza, okej. Okay. Dlatego ja wolę bombowce, bo dalej latają i strzelają mocno, tylko trzeba pilnować w domu przed tymi trupotami się. Dobra, czy, a ty budujesz tego Schweinsteina w końcu, czy nie? No buduję, tylko że mówię, tak inżynier mi się odpali, że mi zostało dopiero tylko pół mi zrobi. Zostało mi 14 tur po czekaniu. No, 14 tur, aż o Boże. Tak. No bo ja mam kiepskie miasto do budowania akurat tego przy górach. Aha, no tak, tak. Bo to przy górach trzeba budować. A, Jezus, no co zrobić. No tak, widzę właśnie. No w sumie to zaraz, ja nawet bym miał i tak, nawet nie mógł go wybudować, bo ja góry żadnej nie mam. No jak nie masz? A w Tiwanaku? W Tiwanaku mogę to zbudować? No, dwa pola od miasta i dwa pola od góry, więc tam mógłbyś teoretycznie zbudować. No teoretycznie tak, a w sumie to ma nawet niezłą produkcję, tam 79, to mógłbym to jakoś stworzyć tą miarę szybko. Tak, tylko wiesz, jednak ja bym wolał to, bo ja mam to zadowolenie tylko 10. No dobra, dobra. Chwilę, poczekaj. No też będę miał tego zadowolenia od tej prury. Ta prura jest niezła, Jezus Maria. Ile mam? 6? 6 tur do nowego ustroju. Co by to pójść? W niezależność może z racjonalizmu plus 1 złota. No zadowolenia aż tak bardzo nie potrzebuję w tą dyplomację kanonierek, bo to w sumie jest... O, nie mam opinię publiczną zadowoloną. Aha, no bo mamy swój ten. Mamy ten, ideologię się tam. Swoją ideologię, tak. Tak patrzę, what the fuck. Wspomniałem o tym, że... Ile w ogóle mamy głosu, muszę zobaczyć. 8 i 9, to mamy dobrą, niezłą przewagę na razie. No, trzeba by jakieś państwo miasto przekabacić może. Można, embargo można ten znieść, spróbować. A to na tym mi nie zależy, jakieś specjalnie, wolałbym coś ciekawego, ale nic nie będzie, to można znosić ten embargo. Sobie zapłacę. Ja i tak z nikim nie handluję teraz, więc... Sobie Bukaresz. Aż tak bardzo tego nie potrzebuję. Dobra, sobie Bukaresz podporządkuję. Bukaresz, no właśnie. Jak dasz tam radę, to... Już go mam. Dopłaciłem im parę golda i tyle. No właśnie, no też miałem tylko 13. Teraz mam 40, potrzebuję to elegancko. No. Dobra, nextura? Nextura. Dobra, jeszcze u mnie chwilę, bo jeszcze trochę tej jednostki muszę poprzetachać. Chwilę to zajmę. Zaraz, ja mogę zaatakować tych chyba. Się wpakował bezszczebelnie. Teraz tak, lansierów awansować ich. Niech będą lansierami, no niestety teraz nie zaatakują. Okej, okay. To następna tura. A czy ten samolot mogę przesłać? Nie mogę. Trójpłata niegdzie wysłać. Czołgi. Dobra, następna tura. W ogóle Irokes to ma też mocną kulturę, bo on już ma 9 ustrojów z ładu. No ale wiesz, no ma bonusy, nie? To pewnie szybciej może wrzucać sobie te ustroje. Tam ma kulturę, bo przecież jaki turystyka jest mocno, to i kulturę ma równie mocno. No i super, bombowiec mi bombarduje moich, kurczę, blade typków. No. Trzeba wysłać tutaj ten... Samolocik, trójpłat i tyle. Bo... Z czasem balistykę można zrobić i działa przeciwlotnicze zawsze, jakieś 2 sztuki. No, no, na przykład. Zobaczymy. W ogóle mógłbyś tam się już postawić, gdzie Lizbony, żeby tam przygotować się do ataku powoli. A na kogo mam atakować, bo ja nie wiem. No i Irokeza będziemy z czasem atakować, się zbroję powoli. To ja go równie dobrze mogę cisnąć stąd, od tego, od... Od Katnesatanake jakieś jazdy. No tak, no to, ale właśnie pójdziesz w tamtym kierunku, te miasto zdobyć. No nie, wiem, no dlatego tak mówię. Albo mogę to przesunąć, mogę podjechać w sumie pod to miasto i je zdobyć, to też nie problem raczej. Tylko, że potrzebowałbym chyba jakiś samolot tutaj mieć. Dobra, ja już mam 5 samolotów i robi się jeszcze trójpłat, no to będę miał... Boże, tych religii. Mam tutaj tonę. Zaraz, czy ja mogę sobie wsiąść... O, właśnie.
zaaplikuję sobie religię w stolicy. Zobaczymy, czy przejdzie. Tak, tutaj może być kopalnia. Tutaj mogą być tory kolejne. Noc na Łysej Górze. Co? Noc na Łysej Górze, takie dzieło mi się wyprodukowało. O, no też mam ten artystę, zobaczymy co mi muzyk stworzy. Dobra, idzie tu. Spróbujemy go tutaj wcisnąć tym wszystkim co mam. A tam będzie problem. Dobra, będziemy mogli powoli kończyć ten odcinek. To zrobimy tą następną turę już, żeby nie było tego problemu z save'em. No. Dobra, tutaj ostrzelamy co możemy. Dobra, to wszystko ginie, co tu jest. Nie miodziło. No widzę, że trzy bombowce. To jest grubo. Teraz będę jeszcze dwa kolejne. Już tam lecą. Powoli. No nieźle. Sporo bombowców, sporo kawalerii. Kawaleria się mówi, przyjdę na te czołgi głównie. Te cztery tury będę mógł. I wtedy to już się zacznie po prostu. Wtedy będzie. A nie przerobić w ogóle strzelców? Nie masz pieniędzy? Strzelców? Na piechotę. Zaraz amansuję. Znaczy pieniędzy tak mam średnio. Mam 216. Tak no ja mam na razie 800. I 70 zarabiam. Ale teraz mogę? Będzie spadać dużo, bo te tory buduję w wielu miejscach. No co jest? Nie mogę tam przesłać samolotu? What the hell? Gdzie? Skąd? Do Lizbony. Do Lizbony. No z Maczu do Lizbony za daleko ten jest i nie mogę go przesłać. To też trójpłat. To trójpłatem nie poleci. Trójpłat to ma słaby zasięg. To potem. Tylko tam jedną czy dwie jednostki najwyżej buduję. Boże, ale bez sensu. Dlatego bombowcy przede wszystkim. Chciałbym tu miasto zbudować. Czyli zasięg, dobieram zasięg, który mogą lecieć na pewno już dość sporo. Dobra, to przyślemy ten trójpłat w takim razie do tego kacnakę coś tam. Mam tu bombowiec. A bombowiec dokąd mogę wysłać? Do Lizbony mogę przesłać, dobra. Ciśniemy. Bombowiec, tylko tam, bo tam zasięg lepszy. To ma zasięg jak smok po prostu. Dobra, kolejne tory. Sumę. Okej, next tour. Nie... Dobra, to poczekaj jeszcze chwilę, tu artylerię wysyłam. Ale powoli się tam zbliżą. To dobra, spróbuję upgrade'ować tą swoją ekipę. Już nie mogę upgrade'ować, fajnie. Ile to kosztuje mnie? 135 sztuk złota, super. Trochę drogo. Okej, to już nie róbmy tej tury, bo to nie ma sensu, tylko po prostu skończymy odcinek i ewentualnie w następnym. Ale już jest blisko armię, 250 tysięcy ma i Rokę, sam mam 225. Przekręty wyborcze się udały. Dobra, to szybki rzut okiem na demografię. No, nieźle podskoczyliśmy. Chociaż w piśmiennych spadliśmy na trzecie miejsce. Populacja trzecie mam. Tego trzeba go pocisnąć, bo potem będzie problem. No, zbiory trzecie, wytworzone dobra drugie, PKB czwarte, ląd trzecie, żołnierze szóste, akceptacja pierwsze. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej. Na razie.